Drodzy Państwo, z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na pierwszy koncert organowy, który odbędzie się w Kościele Świętej Rodziny. Pierwszy koncert organowy po renowacji tychże zabytkowych naszych organów. Wystąpi Tomasz Głuchowski, znakomity organista, muzyk, który zaproponuje Państwu, mam nadzieję, świetny koncert. Koncert, który wkomponowaliśmy w tak zwane wielkopostne zamyślenie. I myślę sobie, że ten koncert będzie znakomitą okazją, aby zapromować płytę, która została nagrana po renowacji tych organów. Po tymże koncercie, który odbędzie się, drodzy Państwo, w sobotę, czyli 9 marca o godzinie 19 w Kościele Świętej Rodziny, będzie można nabyć płytę z utworami nagranymi na tych organach, organach pilskich. I sądzę, że to będzie dobry początek do licznych koncertów organowych, które będą się zdarzały w Kościele Świętej Rodziny. Mamy świetny instrument, zabytkowy instrument i, drodzy Państwo, korzystajmy z tego. Przyjdźcie, drodzy Państwo, 9 marca na godzinę 19 do kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny na koncert organowy.